Dawid, no chyba nie wypada inaczej zacząć, nie zapytać się, czy był faul przy tej ostatniej akcji meczu. Nie, nawet Łukowski się wstał i powiedział, że się pośliznął. Ja wybiłem piłkę. On zaczął podniósł się i zaczął się, powiedział mi uśmiechnięty, że on się pośliznął tak naprawdę. No to ja nie rozumiem, tak naprawdę dostałem kartkę też za to, że wybiłem piłkę. Parę sytuacji wcześniej nawet Ciński też wybił piłkę po gwizdku i sędzią powiedział, że ostatni raz. No to naprawdę nie rozumiem takich decyzji, ale to z tego, że ja tego nie rozumiem, jak zabrali nam no, dwa punkty, tak? No bo w drugiej połowie mieliśmy mecz pod kontrolą, w pierwszej połowie no poza rzutem karnym i bramką zespolonego, no Zawisza no, nie miał sytuacji jakichś wielkich. Boli szczególnie to, że znów tracimy gola w ostatniej minucie, no tak było w Bełchatowie, tak było w Katowicach, no i dzisiaj w Bytowie. Tak, ale mówię, no dzisiaj to... Okej, no sędzia gwizdnął na faul, mogę wziąć to na siebie, ale no nie rozumiem kompletnie tej decyzji. No dzisiaj jednak to był niezły występ, no bo kolejną asystę możecie dzisiaj dopisać, no już siódma, czyli ten taki król asyst wciąż funkcyjny, jeśli chodzi o tę osobę. Wolę nie myśleć tej asysty, żebyśmy wygrali mecz, albo żeby pan sędzia nie gwizdnął tego rzekomego faulu na ostatniej minucie.